Cześć, witamy Was dzisiaj ze sklepu ShopGracz. Chcielibyśmy dla Was nagrać unboxing fajnej gierki, dokładnie tej, czyli Aeon's End Legacy. Jest to edycja polska, wydana przez Portal Games. Pudło jest dosyć ciężkie i całkiem spore, a na pudle jest informacja, że gra jest dla graczy w wieku 14+, rozgrywka trwa 60 minut i można grać nią od 1 do 4 osób. W tym wydaniu wiemy już, że to jest pełna kampania, w której w szeregu rozdziałów tworzymy swojego bohatera i walczymy w obronie Gravehold. Jest to ostatni bastion ludzkości z coraz silniejszymi Nemesis. Na koniec partii możemy wybrać nowe ulepszenia dla swojej postaci i potężne karty do dodania rynku zasobów. Na koniec kampanii otrzymujemy unikatowych bohaterów, nowe Nemesis, nowe karty gracza oraz nowe karty podstawowe Nemesis. I wszystko to później możemy wykorzystać jako samodzielny materiał lub możemy to połączyć z dowolnym tytułem z serii Aeon's End. To taka ciekawa informacja dla tych, którzy posiadają już poprzednie wersje. To chyba tyle, możemy przejść do rozpakowywania. Zobaczymy, co ciekawego jest w środku. Zobaczymy, czy nam się to uda otworzyć. Udało się. Chociaż nie do końca. Ściągamy folię. Ta-dam! I uwaga. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Udało się. W pudełku mamy najprawdopodobniej instrukcję. Co tu mamy? Wstęp, twórcy, fajne wszystkie informacje. Mamy pokazane, co jest na poszczególnych kartach. Wszystkie informacje odnośnie tego, jak grać. Dalej. Instrukcja. Jest tu napisane, co zrobić, jak zrobić, czego nie otwierać, bo wiemy już, że nie wolno tutaj otwierać niektórych rzeczy. Tutaj co? Możemy to wyciskać prawdopodobnie. Są jakieś nacięcia, ale nie będziemy tego na razie ruszać. Jest tego całkiem sporo. I uwaga. Rozdział pierwszy. Tu się nagle rozdział trzeci podział. Jest drugi. Wśród ruin. Trzeci. W poszukiwaniu nowej mocy. Przyjaciel w niebezpieczeństwie. To rozdział czwarty. Najciemniejsza noc. Rozdział piąty. Siła umysłu numer 6. I ostatni bastion. Rozdział 7. Lecimy dalej. Żetony. Życia, żetony mocy. Wyciągają się całkiem sympatycznie. Odkładamy na bok. Tu mamy prawdopodobnie karty postaci. I tak. To pewnie jest do oznaczania punktów życia, mocy lub innych tego typu spraw. I tak. Stop. Nie otwieraj bez wyraźnego polecenia. Niestety nie możemy zaglądnąć. Tak samo tutaj i tak samo tutaj, więc niestety niewiele się dowiemy z całego tego unboxingu, ale chyba to lepiej, bo fajniej sobie takie rzeczy zobaczyć samemu i wiedzieć później. Pełno kart, na których mamy stop. Także nie będziemy pokazywać, co jest w środku. Tu mamy gąbeczki. Mamy też woreczki strunowe, do których możemy później pewnie wszystko sobie powsadzać. Co mamy tutaj? Otwarta brama. Jakieś znaczniki. Zamknięta brama. Kilka takich samych rzeczy. I co to są? Z
Zaraz zaglądniemy, co jest w środku. Niewiele. Zobaczymy teraz tutaj. Żetony ładunków wyglądają tak. Całkiem przyjemna grafika. Zaraz pokażę jeszcze, co było w pudełku numer 1. Tu są żetony uciszenia. A tu mamy żetony impulsów. Wszystko można sobie wycisnąć. Wracamy do pudełka A, w którym mamy w sumie te same otwarte bramy, które widzieliśmy wcześniej. Upsi. Wszystko. Uwaga. Tu mamy coś takiego, dużymi literami mamy nie otwierać, więc nie otworzę. Położymy tutaj, żeby nam nie zasłaniało. I mamy jeszcze coś takiego. Stop. To jest przód talii. Nie otwieraj bez wyraźnego polecenia. Czyli też nie będziemy tego otwierać, pokazywać, co jest w środku. Pamiętajcie, to jest ukryte na dnie pudełka, jakby ktoś nie mógł znaleźć, co tam jest. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało, że będziecie chcieli kupić tą grę, wygląda obiecująco, szczególnie opcja tego, że można ją zagrać, a później używać jej do rozgrywek z innymi częściami tego wydawnictwa i tej gry. To chyba tyle. Dzięki, pa, pa!